Wielce Szanowni Państwo, staję tutaj nie jako specjalista w jakimś zakresie. Przez całe życie szeregowym pastorem swojego kościoła, do prac w Komitecie Przekładu Nowego Testamentu Wydania Biblii Ekumenicznej zostałem powołany przez mój kościół w sytuacji, gdy uczestniczący doświadczony pracownik, ksiądz Bogdan Tranda, napotkał w swoim życiu na zdradziecką chorobę, która rok później go zabrała od nas. A więc dziękuję serdecznie za zaproszenie. Dziękuję za tę prośbę, ażeby spróbować przedstawić przebieg prac, żeby spróbować powiedzieć coś o zagadnieniach czy wyzwaniach, przed jakim stali tłumacze, i zadaniach, i żeby powiedzieć coś na temat współpracy w zakresie ekumenicznej w tej pracy. Występuję więc tutaj jako świadek tamtych dni i tamtej pracy i nie mam dostępu do dokumentów. Opieram się tylko i wyłącznie na swojej pamięci czy kilku notatkach, które pozostały z tamtych czasów. Zanim przejdziemy do tego tekstu, proszę pozwolić, że kilka uwag ogólnych dotyczących właśnie tej prośby skierowanej do mnie przez organizatorów, i żeby zachować dyscyplinę wypowiedzi, proszę pozwolić, że będę korzystał ze swoich notatek. Więc jeśli chodzi o przebieg prac, to ja pamiętam jakby trzy etapy. Pierwszy etap, najwcześniejszy, trwający około roku, to była praca z tekstem, ale cały czas ze świadomością, co robimy. Do towarzystwa biblijnego, o czym mówiła pani dyrektor, tak, wszedł Kościół katolicki z całym swoim potencjałem, bogactwem, wiedzą, fachowością i tak dalej, i tak dalej. Tak? I wnosił także przekłady istniejące. I w pierwszym roku, kiedy przystąpiłem, to mówiło się, że może najprostszym sposobem dokonania przekładu ekumenicznego będzie dokonanie czegoś, co byłoby emendacją Biblii Tysiąclecia, trzeciego wydania Biblii Tysiąclecia z 1980 roku. Ale równolegle uczestniczyliśmy na terenie towarzystwa, w pracach towarzystwa, i wiedzieliśmy, że w tym momencie przewodniczącym, jeśli tu mylę jakieś tytuły czy funkcje, to proszę o poprawienie, przewodniczącym Stowarzyszenia Biblistów Katolickich czy Rady Biblistów przy Episkopacie był ksiądz biskup Kazimierz Romaniuk, i wiedzieliśmy, że właśnie w tych, no może nie tygodniach, ale miesiącach, najbliższych dwóch latach, to Towarzystwo Biblijne pracuje nad wydaniem właśnie autorskiego przekładu księdza biskupa Kazimierza Romaniuka, który miał być nazwany Biblią Warszawsko-Praską. Więc w gronie tłumaczy następowało pytanie, jeżeli to jest najnowszy przekład Kościoła katolickiego, to dlaczego my mamy robić emendację Biblii Tysiąclecia z 1980 roku? I przystąpiliśmy do pracy i pracowaliśmy, i po roku, ja nie należałem do żadnych gremiów decyzyjnych, dowiedzieliśmy się, że zmieniona jest perspektywa, że zespół tłumaczy zostaje uznany za częściowo autonomiczny, to znaczy pracujący nad własnym przekładem Nowego Testamentu, bo najkrócej mówiąc, powstały dwa pytania. Jeśli robić emendację Biblii Tysiąclecia, to żyli jeszcze autorzy przekładu Biblii Tysiąclecia i mieli prawa autorskie. Więc czy z tekstem, który byłby próbą emendacji, mieliśmy iść do kościołów, uzyskać ich aprobatę i dopiero po tej aprobacie iść do autorów Biblii Tysiąclecia i pytać o zgodę, czy urobek grona tłumaczy miał być przesłany na przykład ojcu Augustynowi Jankowskiemu jako reprezentantowi tłumaczy Biblii Tysiąclecia i dopiero potem iść do kościoła. No,
zrobiło się tyle logistycznych problemów. Ja w procesie decyzyjnym nigdy nie uczestniczyłem. Dowiedzieliśmy się, że mamy swego rodzaju autonomię, ale oczywiście nie była ta autonomia polegająca na tym, że co zespół tłumaczy, opracuje, to zostanie wydane jako przykład ekumeniczny, bo oczywiście każdy z kościołów rościł sobie prawo do tego, dobrze, tłumacze niech przetłumaczą, ale potem my powiemy, czy my się z tym zgadzamy, czy my to podpiszemy, czy my czy nasz przedstawiciel, najwyższy autorytet w Kościele złoży podpis pod tym wydaniem. I w związku z tym wiadomo było, że będzie jakiś jeszcze etap redakcji, korekty, redakcji i tak dalej. Czyli nastąpił drugi etap pracy autonomicznego zespołu tłumaczy i w ten sposób przetłumaczone zostały trzy Ewangelie. Ewangelia Mateusza, Marka i Łukasza. To trwało tyle, to trwało kilka lat i władze Towarzystwa Biblijnego wyraziły swoje rozczarowanie, że to trwa tak długo i zmieniły taktykę. Nastąpił trzeci okres, w którym wszystkie pisma pozostałe po trzech Ewangeliach zostały rozdane różnym tłumaczom. Ci tłumacze pracowali w domu, tłumaczyli, dokonywali tak zwanego autorskiego przekładu i potem z tymi tekstami przychodzili i nasze spotkania tego samego zespołu albo zmieniającego się, no, jeśli Pan Bóg odwołał księdza profesora Benedyktowicza, to musiał wejść na jego miejsce ksiądz Zbigniew Kamiński w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym. I w podobny sposób następowały zmiany innych. Mnie Pan Bóg zachował w tej pracy do końca. I dlatego mogę być jakimś świadkiem tamtych czasów. Nastąpił trzeci okres, w którym poszczególni autorzy, tłumacze dokonywali przekładu, a na naszych spotkaniach poddawaliśmy to krytycznej ocenie, opracowaniu i zostało to przekazane do redakcji. Wyzwania, zagadnienia, zadania. Najkrócej mówiąc, proszę Państwa, przekład Pisma Świętego. Tak? Spotyka się grupa ludzi, 8, 10, 11 czy 7 czasami na niektórych spotkaniach i mówimy, że tak. Przekład Pisma Świętego. Wszyscy się z tym zgadzają. Co to jest przekład Pisma Świętego? To jest przekład komunikatu językowego skierowanego przez Boga do ludzi. Wszyscy się z tym zgadzają. Ale teraz, ta komunikacja jest od autora tekstu, czyli na przykład księgi biblijnej, przez redaktora w swoim czasie tam w historii powstawania tekstu biblijnego, następnie przez tłumaczy, tak, redaktora współczesnego, do odbiorcy lub czytelnika i wiadomo, że większość odbiorców, tak, uznaje, że Biblia jest tekstem absolutnie wyjątkowym. Wszyscy być może, tak, zgadzaliśmy się w gronie tłumaczy, że jest tekstem wyjątkowym, ale niektórzy myśleli w kategoriach, że jest tekstem świętym. Nie wszyscy. Jedni by się zgodzili z tym, że to jest Pismo Święte. Wszyscy się zgadzają, że to jest Pismo Święte, ale jak otworzymy na Ewangelii Marka 7 rozdział, to ktoś powie, że to jest tekst święty, a ktoś powie, że to jest tekst Ewangelisty Marka, który my mamy przetłumaczyć z greckiego na polski. Prawda? I to wywołało napięcia oczywiste w gronie tłumaczy, bo wiadomo, że ten styl biblijny, jak go określimy, który się wyraża w metaforyce, w hebraizmach, w jakichś wyrazach nobliwych albo formach archaicznych, albo w specjalnej morfologii, w budowie zdań, ten styl biblijny może być uznawany właśnie za styl wyjątkowy, ale niektórzy z nas myśleli w tym momencie za styl sakralny. Czyli jeśli podejmiemy jakąś próbę zmiany w stosunku, na przykład wszyscy chyba wiemy, że tekst Biblii w przekładzie księdza Wójka nie był zmieniany przez 400 lat. Były pewne próby, ale w zasadzie nie był zmieniany, prawda, przez około 400 lat. Więc jeśli dzisiaj mamy do czynienia ze współczesnym przekładem Biblii Tysiąclecia, była Biblia Poznańska, pracowano równolegle w teorii biblijnej nad
Biblią warszawsko-praską, autorskim przykładem księdza biskupa Romaniuka i my pracowaliśmy, to przykład, jeśli by ktoś spróbował manipulować przy wyrażeniu ten jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie, tak, to powiedziano by, że to jest desakralizacja tekstu. Ale jeżeli mamy równie często i równie dobrze znane powiedzenie, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, i ktoś chciałby to zastąpić, nie puszczajcie mimo uszu tego, co słyszycie, to czy to jest też desakralizacja tekstu? No, proszę pozwolić, że tak w takim troszkę może wulgarnym skrócie pokazuje napięcia, trudności, problemy, zagadnienia, przed którymiśmy stali. Zadanie, pani dyrektor powiedziała, mieliśmy wytyczne towarzystwa biblijnego, to było, zdaje się, no co najmniej kilka stron maszynopisu. I proszę pozwolić, że ja to oddam w trzech równoważnikach zdań. Po pierwsze, oddać dokładnie treść oryginału. Po drugie, styl powinien mieć charakter stylu oryginalnego, ale po trzecie, przekład powinien mieć swobodę oryginalnej kompozycji. Jeżeli tłumacz i autor uzna, że tak jak rozumie ten tekst, nie może go w takich samych zdaniach oddać, to zbuduje własne zdania pod warunkiem, że będzie święcie przekonany, że oddaje tę samą treść. Więc taka byłaby no, synteza tych wszystkich zaleceń, którymi się kierowaliśmy. Współpraca. Pani dyrektor wymieniła już rodziny wyznaniowe, więc ja nie muszę tego czynić. Oczywiście nikt nie mówił o proporcjach, prawda? Jeśli na przykład, powiedzmy sobie, 20 milionów katolików w Polsce, a 2 tysiące moich współwyznawców, ewangelików reformowanych jest w Polsce, to przecież nikt nigdy nie spróbował nawet żartem powiedzieć, że w związku z tym zdanie jednego jest 10 tysięcy razy ważniejsze niż zdanie drugiego, bo taka jest różnica proporcji. Ale jestem świadkiem i proszę uwierzyć mi, że w ciągu tych kilku lat pracy dwu- albo trzykrotnie jednak w chwilach największych napięć dochodziło do postawienia takiego pytania, no dobrze kochani, ale czy musicie, czy naprawdę musimy, czy naprawdę, tak, można, ale czy naprawdę musimy dokonać tutaj takiej zmiany, bo przecież kto to będzie czytał? No będzie czytało na przykład 5 tysięcy katolików i 50 osób z waszego wyznania. I no to są te partnerskie stosunki, to są te partnerskie rozmowy, to patrzymy sobie w oczy, tak, i poznajemy się, i rozmawiamy z sobą, pracujemy tygodniami, miesiącami, latami, a czasami po prostu to jest w człowieku, tak, to jest tak ten, jak ta ostatnia rezerwa, tak, jak Ormo było tą ostatnią rezerwą, tak? Tak czasami człowiek ma jakąś taką ostatnią rezerwę u siebie, tak, i używa argumentu statystycznego zamiast słownego, semantycznego, leksykalnego albo obok nich, tak? No, no to po prostu może się zdarzyć. Proszę Państwa, ostatecznie mogę powiedzieć, że w moim przekonaniu dążyliśmy do konsensusu, przy czym chyba jednak nie tak rozumianego, że w gronie tłumaczy wszyscy, tam powiedzmy 8, 10 czy 11 uczestniczących w danym spotkaniu, wszyscy będziemy absolutnie zgodni co do danego tekstu, tylko że nastąpi jednak konsensus po opracowaniu tekstu przynajmniej między redakcją naukową przekładu, a władzami czy przedstawicielami danego kościoła, że trzeba będzie taki konsensus wypracować, żeby wszystkie kościoły mogły pod tym tekstem się podpisać. I ostatnie z doświadczeń, krótkie, żeby to nie było tylko wszystko abstrakcyjne albo wirtualne, kilka przykładów, no jak na co dzień zmagaliśmy się z tym, co było przedmiotem naszej pracy, to ważna była ortografia, tak? Wiadomo, że wszystkie imiona piszemy dużą literą, ale czy prawo będziemy pisali dużą literą, czy nie? W tradycji przekładów protestanckich, o których pani dyrektor mówiła, zaimki osobowe dotyczące Jezusa były pisane małą literą. W tradycji katolickiej są pisane dużą literą, prawda? To pierwszy przykład z zakresu ortografii. Morfologia. Czy ciągle mówić faryzeuszów,
saduceuszów, czy faryzeuszy, saduceuszy, czy imię słowy uprzednie, uszywszy, przyszedłszy, usłyszawszy, tak, przechodziwszy i tak dalej, mamy zachować, czy zmieniać na który przyszedł, tak, i tak dalej. Słownictwo osobowe, no proszę, niech Państwo przynajmniej usłyszą, tak, że na przykład w Biblii Tysiąclecia był biesiadnik, to myśmy chcieli gość. Była kobieta kananejska, to my kananejka. Tak, mocarz, siłacz, nędznik, złoczyńca, nieprzyjaciel, wróg, przybysz, tułacz, władca, zwierzchnik. No i często wydawało się, że słownikowo albo w kontekście to jest lepsze, ale no, no dobrze, ale czy musicie to zmieniać? Tak? To ciągle było to pytanie. W zakresie przymiotników, tak? Cisi w Biblii Tysiąclecia? Łagodni. Myśmy się upierali, że łagodni. Tak? Człowieka kroczącego, człowieka idącego. Nierozsądnych, głupich. Roztropnych, mądrych. Uniewinniony, usprawiedliwiony. No, trzeba czy nie trzeba tak zmieniać? Proszę, niech Państwo sami też trochę pooceniają. Tak? I proszę, żeby Państwo czytali i żeby Państwo doświadczali, żeby Państwo obcowali z tym tekstem, tak? W zakresie czasowników. Dopomóż, pomóż. Nacierpiałam się, wycierpiałam, tak? Nie myją rąk, nie obmywają rąk. Opóźniał, spóźniał, tak? Pochwyciliście, schwytaliście. Przykazał, nakazał, tak? No, wszyscy rozumiemy te, które były w Biblii Tysiąclecia, ale my czuliśmy potrzebę uwspółcześnienia czy modernizacji. W zakresie jakiejś zgodności znaczeniowej, na przykład znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego, a myśmy zaproponowali z mocy Ducha Świętego ma zostać matką. Tak? Dosyć ma dzień biedy swojej, było w Biblii Tysiąclecia, a tutaj chcieliśmy, każdy dzień ma swoją własną biedę. Albo, żeby was kto nie zwiódł, no to nie dajcie się nikomu oszukać, tak? Paralityk na łożu to sparaliżowany na noszach, w przykładzie Biblii Ekumenicznej. Proszę Państwa, nie widzę czasu na więcej. Proszę więc, żebyśmy spojrzeli, tak? W Ewangelii Marka w 7 rozdziale mamy rozmowy polemiczne. Przybywają faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. Jest posiłek. Ci, którzy przybyli do wędrownej szkoły Jezusa, zarzucają, pytają się, dlaczego twoi uczniowie jedzą chleb nieczystymi rękoma, i Pan Jezus mówi, odpowiada im, że nic nie może. Tam jeszcze jest inny element tej rozmowy polemicznej w wersetach między 7 a 13 o unieważnianiu słów Bożych. Ten korban jest tam, to wszystko Państwo wiedzą, ale potem następuje to podsumowanie nauczania. Pan Jezus przywołał lud i powiedział: nie masz nic na zewnątrz poza człowiekiem, co by wchodząc w niego mogło go skalać, lecz to, co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. I jeszcze raz, kiedy uczniowie jego tylko byli, to pytają go jeszcze raz, wyjaśnij nam, co to znaczy ta przypowieść, to twoje nauczanie. No to Jezus powtarza, tacy jesteście niepojętni, nie rozumiecie, że wszystko, co z zewnątrz wchodzi do człowieka, nie może go kalać, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. To jest akurat tłumaczenie Biblii Warszawskiej. Proszę Państwa, tutaj zaprezentowałem to w taki sposób, że mamy tekst interlinearny. No nie będę już Państwa teraz zapraszał do ćwiczeń w języku greckim. Uwierzcie mi, że ten tekst grecki tutaj w tych wersetach jest równoważny, tak, z tym polskim, który jest taką próbą tłumaczenia dosłownego. Tak, Jezus mówi do swoich uczniów, jesteście tak niepojętni, nie zauważacie, że wszystko, co wchodzi,
wchodzi, wchodzące, tak? Tu jest tak tłumaczone, żeby wszystkie formy gramatyczne oryginału były zachowane, tak? W człowieka nie może go zanieczyścić, bo nie wchodzi mu do serca, ale do brzucha i do ustępu wychodzi, oczyszczając wszystkie pokarmy. No, najkrócej mówiąc, problem polega na tym, czy to nauczanie jest ciągiem wypowiedzi Pana Jezusa i jest jakby ciągiem nauczania, czy też mamy tutaj do czynienia z pewną wypowiedzią nauczającą i komentarzem do tej wypowiedzi. Otóż trudna jest sytuacja, bo cała trudność gramatyczna skupia się tutaj na tym słowie greckim katalizom, które to słowo jest użyte w imię słowu jako imię słów czasu teraźniejszego. Imię słów jest formą bezosobową, a skoro jest formą bezosobową, to nie można go przypisać, tak, konkretnej osobie albo konkretnej rzeczy. Nie można go jednoznacznie, imię słowu nie można jednoznacznie przypisać podmiotowi, określonemu podmiotowi, ponieważ no, jest to forma bezosobowa. I w związku z tym możemy, tu jest próba prześledzenia, jak to było w innych w tłumaczeniach, tak? Tu mamy Biblię Brzeską z 1563 roku, mamy przekład księdza Jakuba Wójka 1599. Ja Państwa bardzo przepraszam, ponieważ tutaj w tych dwóch tekstach pracowałem razem z kolegą i jemu tak bardzo zależało na tym, żeby te wycinki zmieściły się na jednej kartce, że on uciął właśnie to katalizon. I ja muszę dopowiedzieć tutaj, co ksiądz Wójek powiedział, albowiem nie wchodzi w serce jego, ale w brzuch i do wychodu wychodzi, czyszcząc wszystkie potrawy. Czyli ksiądz Wójek zachowuje właściwie, tu jest oczyszczając, czyszcząc wszystkie potrawy. Biblia Brzeska podobnie. Biblia Gdańska podobnie, Biblia Kralicka podobnie. I teraz przechodzimy do wydań z XX wieku, tak? Mamy Biblię Warszawską, o której mówiła pani dyrektor, że została dokonana przez w gronie protestanckich tłumaczy od końca lat 50. 66 rok Nowy Testament, 75 cała Biblia. I zachowali tę tradycję, tak, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i wychodzi na zewnątrz, oczyszczając wszystkie pokarmy. No, to sugeruje, że proces naturalny trawienia oczyszcza wszystkie pokarmy, że Jezus coś takiego powiedział. Czy w świetle nauczania Pana Jezusa, czy w świetle kontrowersji o spożywaniu pokarmu nieczystymi rękoma, rzeczywiście można przyjąć, że Pan Jezus chciał powiedzieć, że to naturalny proces oczyszcza wszystkie pokarmy, czy też kładąc taki silny nacisk na to, że to nie może zanieczyszczać człowieka, no bo wchodzi do jego przewodu pokarmowego, to Pan Jezus tymi trzema ostatnimi słowy tak, dodał komentarz. I ten komentarz należałoby tłumaczyć inaczej. Spójrzmy może, coś się tutaj pani dyrektor, ja chcę powiększyć tekst Biblii Tysiąclecia. Proszę uprzejmie mi dowód. Tu jest tekst Biblii Tysiąclecia. O. I teraz podnieśmy to do góry. Tak? I przesuniemy w tą stronę. I jeszcze do góry. O. Teraz Państwo już widzą, że w Biblii Tysiąclecia ten tekst brzmi, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydalało. I na zewnątrz się wydala. I proszę zwrócić uwagę na te znaki, które pokazują, że jest to cytat z wypowiedzi Jezusa. Zaczyna się w 18 wersecie od i wy tak niepojętni jesteście,
Nie rozumiecie, że nic z tego, co z zewnątrz wchodzi w człowieka, nie może uczynić go nieczystym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i na zewnątrz się wydala. I to jest zaznaczone, że to jest cytat z wypowiedzi Jezusa. Natomiast dalej, tak uznał wszystkie potrawy za czyste, jest komentarzem do tej wypowiedzi, prawda? No i my to znaleźliśmy w Biblii Tysiąclecia, ale równolegle oczywiście mieliśmy w innych przekładach podobnie już w na przykład w dwóch wersjach angielskich mamy dokładnie to samo, w New International Version i New Revised Standard Version, prawda? Mamy and then out of the to trzeba przysunąć, tak? Tak, of the body. In saying this, Jesus declared all foods clean. Dla nas było problemem, że autorzy tego przekładu wstawili tutaj nawias. Czyli z jednej strony uważali, podobnie jak autorzy przekładu Biblii Tysiąclecia, że to jest komentarz Pana Jezusa i trzeba go tak użyć, ale coś im nie pozwoliło napisać tego otwartym tekstem, tylko włożyli to w nawias. Podobnie w następnym. Zaczęliśmy szukać, gdzie wcześniej. Ja na przykład znalazłem w komentarzu Jamesa Moffata, wybitnego biblisty angielskiego z 1937 roku. To był jeden z najpierwszych wzorców tego myślenia. Does he pronounce all food clean? Tak więc ogłosił wszelką żywność, wszystkie potrawy za czyste. No, zaglądaliśmy oczywiście do następnych. Zajrzeliśmy do Biblii Lutra. Pierwsze wydanie z 1545 roku ma to tłumaczenie tradycyjne. Und geht aus durch den natürlichen Gang der alle Speise ausweg. Luther tutaj nawet nie uwzględnił tego słowa katalizon, czyli oczyszczać. W jego tutaj sformułowaniu semantycznym nie ma odpowiednika tego oczyszczenia, jest tylko wydalanie. Ale oczywiście Kościół Ewangelicki Niemiec pracuje nad tym przekładem Lutra, cały czas go sobie ceni, ale uważa, że trzeba go modernizować. I taka modernizacja została dokonana w latach 1957-1984 i w tym mamy już wyraźnie Damit erklärte alle Speisen für rein. W ten sposób ogłosił wszystkie potrawy jako czyste. Tak? Było to w przekładzie z 1984 roku. Niektórzy bibliści uważają, że ta emendacja tego przekładu Lutra z tego roku to by była fatalna, ona jest tam obciążona, nie wiem czy słusznie, ale jest obciążona współpracą biblistów z terenu NRD i z terenu RFN, ale najnowsze wydanie z 2017 roku dokładnie powtarza to brzmienie. I w związku z tym, proszę Państwa, mogę powiedzieć, że my w zdecydowanej większości stanęliśmy na stanowisku, że właśnie ten ostatni człon jest komentarzem Pana Jezusa i że należałoby właściwie pójść śladem
redaktorów i wydawców Biblii, które mieliśmy w innych językach i też tak powiedzieć. No ale okazało się, że dla jednej z naszych rodzin wyznaniowych, dla jednego z naszych kościołów jest to absolutnie nie do przyjęcia i ta właśnie próba zmagania się, próba ustalenia, próba uzyskania zgody, próba koncyliacji, próba wzajemnego przekonywania się. Spotykaliśmy się na cały dzień roboczy, raz na dwa tygodnie. To z taką intensywnością pracując, w ciągu, pamiętam, ponad 2 miesięcy pracowaliśmy nad tymi 2 wersetami i ostatecznie zarówno w tym celu, żeby wyrazić naszą myśl, ale żeby właśnie ekumenizmowi, tak? Nie bójmy się tego słowa, nie straszmy się nim, ale też nie uważajmy, że to jest wytrych, który otwiera wszystkie drzwi, bo to jest bardzo trudne, kiedy człowiek tego doświadcza na samym sobie w takim, chcąc być odpowiedzialnym za pracę, którą wykonuje i chcąc być zgodnym ze swoim sumieniem, ze swoim przekonaniem, ze swoją najlepszą wiedzą. To jest bardzo trudne i dlatego mamy ten tekst ekumeniczny. Odpowiedział im, czy wy tego nie rozumiecie, czy nie dostrzegacie, że to, co z zewnątrz dostaje się do człowieka, nie może go uczynić skalanym, bo nie wchodzi do jego serca, lecz do żołądka i jest wydalany na zewnątrz. I powtarzamy, oczyszczając wszystkie pokarmy i po prostu powiedzieliśmy sobie, że w takim razie każdy duszpasterz, każdy kaznodzieja, każdy duchowny, każdy wykładowca, każdy, kto będzie brał w swoim związku wyznaniowym ten tekst do ręki, będzie to interpretował zgodnie z przekonaniami własnego uczonych, tak, biblistów, tłumaczy, egzegetów swojego kościoła, a my do tego dodamy jeszcze komentarz, to znaczy przypisy dodamy i dlatego w przypisach powiedzieliśmy sobie, że to o wydalaniu na zewnątrz to nie jest ważne, ale inni tłumaczą w ten sposób oczyścił wszystkie pokarmy, albo a następnie jest wydalane i ten proces oczyszcza wszystkie pokarmy. No proszę, niech Państwo spróbują sami zdecydować. Czy Pan Jezus mógł mówić o tym, że nasz proces trawienny oczyszcza pokarmy? Czy Pan Jezus mówił o tym, że nic nie kala człowieka, co spożywamy, natomiast kala go to, co wychodzi z serca człowieka? Proszę, żeby każdy z Państwa sam odpowiedział sobie na to pytanie, a oto nasze ekumeniczne rozwiązanie. Dziękuję Państwu za uwagę.